Jest to krótki filmik informacyjny, ponieważ chciałabym ogłosić, że jak uzbiera się na stronie Hobby Horses Shop na Facebooku, shop, a nie szok, uzbiera się 500 lajków, to będzie konkurs. Do wygrania będzie albo konik, albo będzie sprzęt. I nie tylko kantarek, myślę o jakimś ugłowie czy coś tego typu. I coś tego typu. Czy coś więcej? Poza tym, że będziecie mieli w ostatnim czasie najwięcej chyba filmików związanych ze sprzętem i tak dalej, ale to będzie bardziej pokazywanie sprzętu, który do tej pory mam i są one bardziej na sprzedaż, bo bo troszeczkę się ich nazbierało, a ja nie mam już tego gdzie po pierwsze mieścić. A średnio jeżdżę na konikach. Velbet ma swój kantar już od chyba 2 lat, a sam Velbet ma 3 lata. To konik, który nigdy w życiu nie był używany. Co o tym myślisz, Velbet? Masz 3 lata, a nigdy nie byłeś używany. Tyle tam jeszcze rzecz. A, że mam jechać właśnie między innymi do mojego miasta rodzinnego, gdzie to jest 800 km stąd. Ja mieszkam teraz nad Morzem Bałtyckim, mam tu 20 minut na... no, góra 30. Nad Morze Bałtyckie. Na plażę mam 30 minut. Ja z mojego miasta rodzinnego mam 30 minut na granicę Słowacji. Więc jadę na drugą koniec Polski. Więc jak patrząc na aktualne ceny paliwa, to troszeczkę zbankrutuję na nich, ale okej. Okay. Może ktoś chciałby mnie wesprzeć i kupić ode mnie jakiś sprzęt. I koniki, które są aktualnie gotowe. I za niedługo będzie też kolejny nowy konik, który będę wysyłać filmiki i będzie około chyba na kilka dni filmów na zaś, które będą są w tym momencie premierą. Chyba są 4 filmy w premierze. Będą one jutro. I cóż, tak żeby były filmy prawie co dziennie, to stawiam je... jakby to powiedzieć? Stawiam je... Ptaszki, wy musicie teraz. Nie można rano. Nie wiem, niby są ranne ptaszki, są dzienne ptaszki. Wieczorne ptaszki. Więc filmy będą pojawiały się co parę dni w ostatnim czasie. Chyba przez 3 dni będą... Przez 3 dni będą prawdopodobnie 3 filmy na dzień. Z tego co wiem. Tam będą o ustalonych porach. Jak każdy film zaczyna się o godzinie 12, więc o 12 możecie już się spodziewać filmów. No. Tak, Velbet? Jaki ty jesteś... Wtedy ja robiłam konie bardziej takie okrągłe, teraz robię konie płaskie. On mi tak bardzo nie pasuje swoim płaskim, okrągłym całym ciałem, że to szok. Ale jednak zostaje. No, mam do tego konia sentyment i on aktualnie zostaje. A co najważniejsze, chyba się pokazałam. Jej, coś nowego. Ciekawe jak ten film będzie. Czy on będzie bardziej jako film, czy bardziej jako stories, czy jak to tam było? Dotrzymam telefon w bok. Tak. Krzywo. Ja tu chciałam tylko pogadać. Co się za niedługo ma zmienić. Między innymi to, że już nie będę pokazywać plaży, tylko może góry. Jej. Stąd będę jechać auto i będę mówić, o góry, jestem w domu. Kiedy się całe życie urodziłeś w górach, żyłeś tam, a teraz nagle masz płasko. Płasko i plaża. Wow. W ogóle od kiedy tu mieszkam, to pierwszy raz widzę plażę na oczy. Jej. Po 21 latach. Końc plaży. Dobra, ja wrzucam filmiki na kanał. Tu będzie post informacji... Velbet. No. Ten post informacyjny będzie prawdopodobnie nawet dzisiaj wrzucony. Coś mi się tak wydaje, że dziś wrzucę go. A reszta będzie po kolei. Z dnia na dzień. Ale wyślę je teraz. Będzie po prostu pojawiać się o ustalonej godzinie. To cześć!